Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, kolejna partia z turnieju kandydatów, czyli turnieju, który wyłoni przeciwnika Magnusowi Karlsenowi w meczu o mistrzostwo świata dwie rundy do końca zostały, a ta partia, którą tutaj przedstawię była jedną z ważniejszych tego turnieju Fabiano Caruana kontra Anish Giri, tutaj muszę przyznać że Anish Giri rozgrywa fantastyczne zawody i myślę, że partia niezwykle ciekawa, zapraszam serdecznie do analizy, E4 tym ruchem się rozpoczęła ta partia C5 odpowiedział Anish Giri, skoczek f 3 Caruana. Musimy oczywiście wiedzieć, że Caruana jest wybitnym specjalistą w debiutach. Świetne przygotowanie na pewno tutaj procentuje w tym turnieju. Aczkolwiek też Anish Giri jest zawodnikiem, który gra w szachy niezwykle, niezwykle solidnie. Bardzo trudno jest z nim wygrać partię. CD, skoczek zbił na D4, sprawa normalna. Skoczek F3, atakujemy piona. Ten pionek nie może iść na E5, przypominam, bo jest hetman a z szachem. Te motywy już powtarzałem wiele razy, ale myślę, że powtórzą się jeszcze wielokrotnie. Trzeba o tym myślę, że pamiętać, jeżeli chcemy w ten sposób grać. Pewne schematy zarysowują się w naszym umyśle szachowym, moi drodzy, i dzięki temu gramy coraz lepiej w szachy. Skoczek na C3 i skoczek na C6. Skąd znam te pozycje? No, sam grywam coś takiego. Ten wariant tutaj jest dużo odnóg. Jeżeli chodzi o odpowiedź białych, no, jedną z nich to jest ruch A3. Myślę, że jeden z solidniejszych, jedno z solidniejszych posunięć białe nie pozwalają zwyczajnie wejść gońcowi na B4 i wejść w takie ciekawe warianty, żeby tam do trzeciąkiem do D5. Goniec na E7 zagrywa, aniż Giri. Przybiera tutaj taki charakter troszeczkę spokojny, taki, takiego pancernika powiedzmy, czyli wypro wyprowadza sobie lekko gońca, szykuje Roszadę, goniec e3, zagrywa Karuana i Roszada, problemy rozwojowe zaczynają się powoli kończyć u czarnych, goniec e2, u białych oczywiście również normalna sprawa, wyprowadzamy sobie w ten sposób gońce bardzo często w obronie sycylijskiej i d6 Derzejcie z takim ruchem, który właśnie tutaj pokazuje, że te pionki są takimi fajnymi kolcami dla figur przeciwnika. Ciężko się tutaj figurami w centrum rozbić, ale oczywiście białe będą to planowały rozbijać poprzez ruch F4. W tym momencie Hetman D3. Jest to takie posunięcie teoretyczne. W jakim celu jest to zagrane, powiem wam szczerze, nie potrafię wyjaśnić, gdyż to jest teoretyczny ruch. Narzuca się oczywiście skoczek E5, ale czy to jest dobre? Ciężko mi, moi drodzy, powiedzieć, to tak troszeczkę wymusza taki ruch E5, znaczy skoczek E5 chce się zagrać. No, Hetman D2 jakieś tam może, B5 ostre, ale to już są takie, powiedzmy, bardzo teoretyczne ruchy, które trzeba mocno sobie no, uświadomić i nauczyć się przede wszystkim, jak chcemy tak grać. Ale aniż Giri gra prostsze szachy według mnie dla osób, które mm, powiedzmy są osobami początkującymi. Goniec D7 wyprowadzamy kolejną, czwartą figurę F4 ze strony białych. No właśnie, moi drodzy, i teraz jesteśmy w takim yy, punkcie, gdzie trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie czarnymi, co dalej. No bo. Wszystkie figury wyprowadzone, Roszada zrobiona, centrum takie e, dosyć solidne jak to u Anisha Giri. I jak grać? Otóż... Czarne zagrały E5. Standardowe posunięcie, które walczy o centrum, minus jest taki, że puszczamy pole D5, puszczamy pole F5. Czasami taki skoczek F5 y, można spotkać, takie posunięcie, ale też głównym celem czarnych jest to, żeby wymienić pionka, postawić skoczka tutaj na E5, ewentualnie wymienić gońca na E6, postawić. Takie tutaj plany istnieją. I teraz Karuana zbił na C6 i pionek wypił pionek wybił, gońcem również teoretycznie można, ale tutaj goniec miał inne plany Roszada ze strony Karuany, Karuana grał szybko partię, tutaj nastąpiło wybicie i wybicie, to jest bardzo ważne moi drodzy w sycylijskiej w tych schematach należy wybić, bo jak tego nie zrobimy to za chwilę zostanie przepchane F5 i mogą być kłopotki poprzez ruch G4 i możemy być tutaj nieco miażdżeni tymi pionami na skrzydle królewskim, więc tutaj Aniż Gili się decyduje na wymianę i Teraz y, jest taka sytuacja, że y, ten pionek jest izolowany, to taki można powiedzieć minus u białych, ale minusem u czarnych teoretycznie jest też pionek D6. Jest mocno ten pionek napierany, ale są rozwiązania w tej sytuacji, moi drodzy. Ta pozycja jest y, totalnie równa, y, taka, no można dynamiczna równowaga powiedzieć. Pamiętajmy, że są też takie posunięcia, Hetman B6 z szachem i tam pionka czasem można capnąć na B2, no ale w tym momencie trzeba te figury poprzestawiać lepiej. Goniec E6, przy okazji bronimy piona z naturalna. Hetman g3. Bardzo ciekawy plan z atakiem bardzo silnym tutaj na pionka. Zauważmy, że nie ma takiego ruchu, bo goniec pilnuje h5. Czasami tutaj jest ruch goniec h6, ale to też jest skoczek e8. Tu się wszystko broni. No i skoczek zagrywa teraz na d7. Tutaj się oczywiście aniż Gili nie boi takiego posunięcia jak goniec H6, bo zawsze mamy tutaj goniec, D7, goniec na F6 i wszystko działa. Wieża zagrała na D1. Moi drodzy, ale odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego białe nie zbiły pionka na D6? Otóż to bicie jest fatalne w tym momencie. Byłoby. Po biciu y, jest tutaj oczywiście szach najpierw wstępem, tak? Bicie bicie, bez większego znaczenia i zbijamy. Moi drodzy, pozycja czarnych tutaj jest bardzo dobra, bardzo dobra pozycja czarnych. Y, tu niby pion niby leci, ale pamiętacie, że jest wieża C8. Pionek leci, skoczek wisi. Jest bardzo źle u białych. Życzę każdemu takiej pozycji czarnymi. Ze względu na izolowanego piona te figury się ładnie bronią. Tu wszystko działa jak należy. Moi drodzy, no tak oczywiście Karuana nie zagrał no specjalista. Tutaj e, nasz szachowy zagrywa wieża D1. Słusznie, wprowadza kolejną figurę do gry. I co robi Giri? Wieża E8. Zauważcie, że cały czas zostawia tego pionka, ale motyw jest ten sam. Jak bije goniec, to wybijamy, idziemy hetmanem, bierzemy pionka na, na B2. Krucha 1 zatem też takie standardowe posunięcie i Hetman B8. No właśnie, bardzo ciekawy ruch, i to nie chodzi o to, żeby tutaj mocniej tego piona obronić. Absolutnie, bo tutaj chcemy zbić tego pionka. Ten Hetman, ruch Hetman B8 ma służyć innemu celu, celowi B4. Zostało zagrane. No właśnie, i ten cel jest już osiągnięty. Skoczek E5. Hetman jest potrzebny do tego, żeby wspomagać pionka i skoczka w centrum. Moi drodzy, ta pozycja. Hmm, niezwykle mi się już zaczyna podobać mi z tego powodu, że też białymi nie grywam takiej pozycji, jeśli mogę sobie tutaj trochę prywaty od siebie. No i myślę, że no kwestia gustu oczywiście. Jak ktoś gra sycyla białymi, to też powinien być zadowolony mniej więcej z tej pozycji. Ale czarne, można powiedzieć, rozwiązały swoje problemy. Fajnie to wygląda, te cztery figury na linii E, ale to się wszystko fajnie broni. B5 zostaje zagrany. To jest naturalne posunięcie, dlatego że białe chcą tutaj wejść figurką na D5. Giri zagrywa wieża C8, następuje bicie i wieża zbije na C6. Po linii też można tutaj powalczyć. Skoczek na D5, moi drodzy. No i ktoś by powiedział: bijemy skoczka, bije pionek, bije wieża. E, przepraszam, bije wieża na C2 na końcu zdobywamy piona. Niekoniecznie to tak fajnie wygląda, bo tu jakieś są bicia, tu są jak, jakiś goniec D3, otwarta linia. Trzeba do, dokładnie to przeliczyć, to nie jest takie łatwe, moi drodzy, żeby tak po prostu sobie oddać piona. Jeżeli zawodnik 2820 w tym wypadku zagrywa nam skoczkiem i tutaj oddaje piona to znaczy, że tego piona raczej zbić nie wolno aczkolwiek ufajmy, ale sprawdzajmy Hetman zagrywa na F8 takie nieco dziwne posunięcie ale spełnia bardzo ważną rolę. Broni piona, bo tam zawsze jakieś takie opcje grożą, i broni gońca. Nawet tutaj zobaczcie, że ten skoczek jest tak silny, że Hetman, yy, znaczy specjalnie tutaj też yy, powiedzmy czarne, tego gońca oddają, znaczy chcą oddać za tego silnego skoczka. Fajny, fajny ruch. Przede wszystkim też wieża druga wchodzi za chwilę do gry na linię C. C3 i oczywiście wieża AC8. Yy, no w tym momencie zauważcie, te wieże bardzo ładnie działają po linii C. Można wziąć pionka na razie na C3, ale już jest nacisk. No i tutaj bierze C1. No i taki ruch moi drodzy wygląda nieco pasywnie. Nie widzę tutaj właśnie takiej dobrej opcji na grę białymi. Białymi według mnie gra się tutaj troszeczkę ciężej. Tak, ja wiem, że to może brzmi jednostronnie, ale powiem w ten sposób. Ja już tu bym na przykład, jakbym był na miejscu czarnych, to bym bardziej czuł te pozycje. To jest kwestia też właśnie, mówię, gustu szachowego. Skoczek zagrał na g6. Bardzo ładne posunięcie. Goniec wrócił na d2. I tak zauważcie, że te figury białych zaczynają powoli się wycofywać. I goniec na h4. Taki zaczepny ruch. Hetman sobie poszedł na e3 i wieża c5. Bardzo ładne dokładnie posunięcie. Widać tutaj solidność arcymistrzowską. Hetman chciał zbić piona. Nie może. Wieża zagrywa na c5. Zasłania piona i jest ok. Nastąpi, nastąpiło c4. No i teraz tutaj białe planują prawdopodobnie zagrać goniec B4. Wygląda to niezwykle interesująco i dobrze. I pytanie, czy grać A5? No bo to się też narzuca, żeby ograniczyć B4. Ale Aniż Gili postanowił zagrać H6. Bardzo dobry ruch. Bardzo dobry ruch, moi drodzy. Goniec G5 tutaj już. Istnieje takie posunięcie. I to jest taki motyw z obrony królewsko-indyjskiej, co mi się kojarzy. Dlatego zauważcie, że grając różne debiuty, ucząc się technik, jakichś motywów, możemy nauczyć się wielu ciekawych, właśnie idei, które powtarzają się w różnych w różnych debiutach. Mam nadzieję, że to w miarę sensownie zabrzmiało. Moi drodzy, Hetman na B3 nastąpiło i goniec właśnie na G5 wymiana czarnopolowych gońców będzie jak najbardziej korzystna dla czarnych. Dlatego, że tutaj. Pionek stojący na D6 jest, koloru, jest na, na polu czarnym i fajnie kontroluje. A goniec może sobie fajnie podziałać i poatakować pionki, które stoją na białych polach. No Nastąpiło bicie, moi drodzy. I mimo zdwojonych pionków, ten pionek G5 może zrobić fajną karierę. Bardzo ciekawy pion. Lepiej mieć piona na G5 niż na H6. Raczej, raczej. W większości przypadków Hetman zagrał na G3. No tak tutaj Karuana miota się troszeczkę tym Hetmanem, trzeba przyznać i hetman d8 z obroną. Wszystko solidnie stoi. Zobaczcie, że tutaj czarne nie muszą rzucać się na przeciwnika i nie pozwalają rzucać się białemu na siebie. Nie, te figury naprawdę wszystkie stoją ok. Niby skoczek bardzo silny w centrum, ale on już jest nieco tutaj ograniczony e, ruchowo. Wieża c na d1 e, i w tym momencie Anish Gili podejmuje e, no takie mm, posunięcie, myślę, że jakby to powiedzieć... Takie strategiczne, takie bardzo dobrze przemyślane posunięcie. Myślę, że to nie jest trudny ruch, moi drodzy. Goniec depić. 5 Goniec wybija w końcu skoczka. No tak, jak wieża wybije, to jasne, wymieniamy. Tu poszło bicie. No właśnie. I mamy to, co chcieliśmy. Czarne, moi drodzy, tu śmiało stwierdzę, mają wygraną strategicznie pozycję. Strategicznie nie znaczy, że już się łatwo wygrywa, ale tak naprawdę nie widać... Kontry dla białych, a czarny skoczek ma świetne miejsca na F4, na E5. Hetman może się zaraz tutaj przetransportować. Wieże mogą iść przez B8, przez E8. Dużo fajnych możliwości mają czarne. No, można by było na przykład zagrać hetman E7, wieża z D na E1 i skoczek E5. Ta pozycja mi się niezwykle podobałaby dla czarnych. Tak nie poszło, moi drodzy. Gili zagrał troszkę inaczej. Mianowicie poruszył się skoczkiem na F4. Za na końcu. Bezpośrednio myślę, że też w porządku. Hetman F2 i wieża z ósemki na siódemkę. No to jest taki ruch nieco wyczekujący, zwalniający może z obowiązku poruszania się tą wieżą, żeby bronić pionka przy okazji. No na czarnych polach sobie ustawiliśmy tutaj prawie wszystkie figury. Wieża na D4. No i Hetman E8 widzimy już sens wieży C1. Zawsze ta wieża na E7 może tutaj wspomóc linię E. Goniec na F3. No właśnie, bo nie, nie, nie za bardzo widzimy, jak bronić tego pionka i zobaczcie, to piękny plan Giriego na zdobycie pionka C4 zadziałał i po wybiciu e, zauważmy, tutaj Hetman wybił na A7 w pionkach jest teoretycznie jeszcze porówno, ale jest wieża A4. Karuana wycofał się Hetmanem. Zauważmy, co by było na przykład po Hetman B6. Bardzo ciekawy wariant, myślę, że nietrudny. Motyw znany, oczywiście, wieżą zbijamy na 3, ale co jest po pobiciu na D6 i tu was na chwilę zostawiam. Czarne zaczynają i wygrywają. Można sobie zatrzymać filmik. Oczywiście wieża bije na F3. Tak by mogło pójść. GF nie można wieżą, bo tam już jest mat na E1, więc pionek odbija. I Hetman, moi drodzy, na E2 z groźbą mata i wzięciem wieży też z matem. Jeszcze mogłoby nastąpić z szachem na B8, na B1, G6 i nie widać obrony, moi drodzy, przed G2. Na przykład wieża G1, no to sprawa jest dosyć prosta i miła dla oka. Dlatego też w tej pozycji Hetman wrócił na F2 i wieża wzięła pionka. Zobaczcie, czarne mają piona więcej, napierają na przeciwnika, ale w takich sytuacjach to jest właśnie najtrudniejsze, że wiemy, że czarnymi mamy lepszą, wiemy, że jest na pograniczu wygranej. Docisnąć przeciwnika to jest trudna sztuka w szachach. Wiele razy doświadczyłem, że już miałem, już wygrywałem, już wygrywałem, a tu w ostatniej chwili przeciwnik gdzieś tam mnie złapał na jakiś motyw remisowy lub nawet się mu przegrywało. Zostało zagrane H4, no nie dziwię się, chcę tutaj rozbić obrońcę silnego skoczka f4, hetman e5, po wybiciu hetman zbił, tutaj pełna kontrola czarnych, moi drodzy, wieża e1, wieża wróciła na e8, to jest bardzo ważny ruch, żeby nie było tutaj kontr ze strony białych, goniec na e4, Giri się nieco zamyślił tutaj i zagrał ładny ruch, wieża a2, moi drodzy, bardzo ładny ruch, no zbić tutaj nie wolno, z uwagi na hetman h4, król g1 z szachem i tutaj wybijamy gońca z wygraną pozycją e, dlatego też e, po a2 e, tutaj Karłana zagrał wieża b1, ale bardzo ciekawy motyw może powstać po goniec b1 moi drodzy niezwykle zaskakujące posunięcie, atakujemy wieżę tracimy hetmana, nic bardziej mylnego, piękny mat by mógł nastąpić, więc bardzo, bardzo trzeba uważać na kontrę przeciwnika moi drodzy wieża b1, tak jak już było w partii, zostało e, zagrane no i wieża znowu wróciła na A8, takie testowanie przeciwnika nieco. Mamy czarnymi na to czas. Wieża E1 i w końcu F5, bardzo ładny ruch. Tutaj um, e, goniec już jest nieco ograniczony na B1. Ich król F7, zobaczcie, król idzie do centrum, ale nie po to, żeby iść sobie tam na spacer, tylko tutaj zwalnia wieżyczce e, linię H. Wieża zagrała na E3, moi drodzy, wieża H8, król G2 i ostatni ruch, po którym się tutaj Poddały. Białe, moi drodzy. Otóż nastąpiło skoczek G2. Białe złożyły broń. Piękny ruch, no jak zbijamy, no to tutaj wieża ginie. Król jest odsunięty, dwa piony więcej po partii. Moi drodzy, to była bardzo ważna partia dla Anisha Giri, który aktualnie zajmuje drugie miejsce w tabeli. Pół punktu mniej ma od Nepo i panowie jeszcze, czy znaczy w turnieju mamy jeszcze dwie partie. F bardzo emocjonująca końcówka. Czy niep nie pomniacie zagra z Karsenem, czy gili zagra z Karsenem? Zobaczymy. E, pożyjemy, zobaczymy. Dzięki serdeczne za uwagę. Życzę zdrowia. Trzymajcie się. Hej.